Szczęść Boże, Agnieszka Dąbrowska. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Dziś przypada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. Odwiedzając groby naszych bliskich, modlimy się dla nich o łaskę zbawienia. 2 listopada to również przypomnienie prawdy wiary o istnieniu czyśćca, świętych obcowaniu i życiu, które się zmienia, ale się nie kończy. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych jest dniem szczególnej modlitwy za tych, którzy już odeszli do wieczności. Wszelka pamięć o naszych zmarłych, którzy są w czyśćcu, pozwala im doświadczać miłości. Daje im ulgę w tęsknocie za miłością, którą jest Bóg. Nasza modlitwa za zmarłych ma ogromne znaczenie. Od 1 do 8 listopada razy dziennie za pobożne nawiedzenie cmentarza możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Należy także być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć w tym dniu komunię świętą, pomodlić się za zmarłych, pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. Polacy licznie odwiedzają groby swoich bliskich zmarłych, zapalają znicze, przynoszą kwiaty. Jednak najlepszym wyrazem pamięci o zmarłych jest modlitwa. Szczególną jej formą, zwłaszcza w tym okresie, są wypominki. Za bliskich, za ludzi, którzy nie mają żadnej pomocy od innych, którzy są zapomnieni. Zapisane na karteczkach imiona i nazwiska odczytywane są czy to na cmentarzu, czy w kościele i te dusze otaczane są modlitwą różańcową. W ich intencji sprawowane są msze święte. Jest to nasza polska tradycja i od kiedy pamiętam, jak byłam maleńka, zawsze najpierw babcia z dziadkiem za dusze zmarłych, później moja mama, później jak mamy zabrakło, później mojej ciocie i ja sama już zostałam z tej całej mojej dużej rodziny i to jest po prostu to jest ta pamięć, to jest ta nasza wiara, nasza modlitwa. Pierwsze wzmianki o zapisywaniu w specjalnych księgach imion osób zmarłych można odnaleźć już w Starym Testamencie. W dawnych czasach poprzez modlitwy jałmużny rozdawane ubogim, wierni starali się nieść pomoc duszom cierpiącym w czyśćcu. Tradycje te przetrwały w formie rozdawania chleba ubogim przed kościołami i cmentarzami w Dzień Zaduszny aż do XX wieku. Na 3 cmentarzach w Lublinie odbyła się 8. Wielka Zbiórka Zniczy na Cmentarze Wołyńskie. Inicjatorem akcji jest Fundacja Niepodległości oraz Organizacje Kresowe z Lublina. Tradycyjnie już w uroczystość Wszystkich Świętych na lubelskich nekropoliach prowadzona była zbiórka zniczy, które zapłoną na polskich cmentarzach na Wołyniu. Najwięcej zainteresowania jest od osób, które mają tam rodziny. I oni podchodzą, kiedy my, prawda, dziękujemy, kiedy ktoś wkłada znicze, to oni odwracają się, prawda, i że nie, to my dziękujemy, tak, za to, że my tam jeździmy, pielęgnujemy tą pamięć, pielęgnujemy te cmentarze, no bo też nie każdy jest w stanie gdzieś odnaleźć, tak, tą swoją rodzinę, nie każdy jest w stanie też tak porzucić wszystko i po prostu pojechać na te 2 tygodnie na obóz na Wołyń. W ubiegłym roku wolontariuszom udało się zebrać ponad 2000 zniczy. Przychodzą ludzie, którzy mówią, że rodzina była z Wołynia, że uratowali się, więc też są takie ciekawe spotkania z ludźmi, którzy sentymentalnie odnoszą się do Wołynia i do Kresów generalnie. Nasza akcja od początku zmierza do zbierania zniczy, nie zbieramy pieniędzy, żadnych innych datków, natomiast w listopadzie będziemy jeszcze zbierali książki do szkół na Kresach, nie tylko na Wołyniu, ale także na Białoruś, na Litwę, więc tę akcję będziemy prowadzili jeszcze w listopadzie. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się zarządzaniu cmentarzami komunalnymi. Kontrola wykazała, że w wielu przypadkach na bierności samorządów zyskiwały prywatne podmioty, które wprowadziły wysokie opłaty cmentarne. W Polsce funkcjonuje obecnie 15,5 tysiąca obiektów cmentarnych, blisko 2 tysiące z nich to cmentarze komunalne. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się przepisom, które regulują ich prowadzenie. Obowiązujące od 1959 roku regulacje pozostawiają wiele do życzenia. W konsekwencji często dochodzi do łamania prawa, a bliscy zmarłych są zaskakiwani wysokimi opłatami cmentarnymi i niejednolitością działań samorządów. Nieprawidłowości w zarządzaniu cmentarzami są często efektem małej aktywności samorządów. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast ograniczają się jedynie do kontrolowania porządku i czystości, na czym zyskują podmioty zewnętrzne. W konsekwencji w ponad 37% gmin wysokość opłat za miejsca pochówku, a także zasad korzystania z cmentarzy ustalały wbrew prawu zarządzające cmentarzami podmioty zewnętrzne. Podmioty te kierowały się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym w celu osiągnięcia jak najwyższych zysków. Mimo złego zarządzania cmentarzami komunalnymi, Najwyższa
Najwyższa Izba Kontroli poza nielicznymi przypadkami pozytywnie oceniła stan sanitarny i techniczny nekropolii. Łodzianie pamiętają o ofiarach dziecięcego obozu na Przemysłowej. Mszę świętą w ich intencji odprawi jutro w kościele pod wezwaniem świętej Elżbiety metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Następnie do miejsca kaźni przejdzie procesja modlitewna. Msza święta oraz procesja modlitewna w intencji dzieci ofiar niemieckiego obozu przy ulicy Przemysłowej są organizowane co roku tuż po Dniu Wszystkich Świętych z inicjatywy arcybiskupa łódzkiego Marka Jędraszewskiego. Jak tłumaczy ksiądz arcybiskup, trzeba przywrócić pamięć tych wydarzeń, gdyż we współczesnej świadomości mieszkańców jej brakuje. Chodziło o to, żeby wejść także w liturgię Kościoła, która mówi o tym, że nawiedzenie cmentarzy właśnie w oktawie Wszystkich Świętych łączy się z zyskaniem odpustu zupełnego. My tam idziemy też właściwie na takie wielkie cmentarzysko, chociaż nie ma grobów, nie ma krzyży, a na miejscu, gdzie był obóz, w PRL-u zbudowano osiedle mieszkaniowe, blokowisko, właściwie też po to, żeby pamięć o tym miejscu tak ważnym, zupełnie zanikła. Ksiądz arcybiskup podkreślił, że tragedia dzieci z obozu jest jedną z ran, które nie mogą być uleczone przez upływający czas. Los tych polskich dzieci, bo tu trzeba dokładnie podkreślić jedno, to był obóz dla polskich dzieci. I o ile wiem, nie było podobnego obozu w całej Europie zajętej przez hitlerowców w tamtym czasie, żeby stworzono jakieś obozy dla dzieci określonej narodowości. Dla polskich dzieci to stworzono. Obóz przy ulicy Przemysłowej w Łodzi był jedynym nazistowskim obozem zagłady przeznaczonym dla dzieci. W obozie przebywali nieletni od wieku niemowlęcego do 16 roku życia. Kwota wolna od podatku pozostaje bez zmian. Do Sejmu trafił projekt ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, który zachowuje dotychczasowe zasady jej obliczania. Podwyższenie kwoty wolnej ma nastąpić 1 stycznia 2018 roku. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł. W swoim exposé premier Beata Szydło zapowiedziała jej podwyższenie do 9000 zł. Prawo i Sprawiedliwość obiecywało to również w kampanii przedwyborczej. Zmiana ma nastąpić jednak dopiero w 2018 roku, razem z wprowadzeniem reformy systemu podatkowego, nad którą trwają obecnie prace. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku ma poprawić sytuację osób najbiedniejszych, które od swoich dramatycznie niskich dochodów muszą jeszcze odprowadzać podatek. Utrzymanie kwoty wolnej na obecnym poziomie przewiduje złożony w Sejmie projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Jest on odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku. Trybunał uznał, że przepis wskazujący wysokość kwoty wolnej jest niezgodny z ustawą zasadniczą, ponieważ nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji. Uchylony przepis przestanie obowiązywać z dniem 30 listopada bieżącego roku. Bez szybkiej nowelizacji przepisów podatnicy zostaliby pozbawieni prawa do pomniejszania podatku o kwotę wolną w wysokości gwarantowanej przez obecnie obowiązujące przepisy. Szef brytyjskiego kontrwywiadu ostrzega przed zagrożeniem ze strony Rosji. Jego zdaniem prowadzi ona działania mające na celu wpływać na sytuację wewnętrzną Zjednoczonego Królestwa, a także innych krajów europejskich. Szef MI5 udzielił wywiadu dziennikowi Guardian. Komentatorzy podkreślają, że to wyjątkowa sytuacja. W ponad stuletniej historii służby żaden z szefów kontrwywiadu nie wypowiadał się w mediach. Do 1993 roku tożsamość dyrektorów generalnych była tajemnicą. Andrew Parker w udzielonym wywiadzie przestrzegł przed narastająco agresywnym sposobem realizowania przez Rosję polityki zagranicznej poza granicami kraju. Rosja używa państwowych organów i sił, aby w narastająco agresywny sposób realizować swoją politykę zagraniczną poza granicami kraju, między innymi przy udziale propagandy, szpiegostwa, sabotażu i cyberataków.
Pracują na terenie całej Europy, także w Wielkiej Brytanii i naszym zadaniem jest stanąć im na drodze. Celem tych ataków mają być sekrety wojskowe, projekty przemysłowe oraz informacje rządowe dotyczące polityki zagranicznej. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odrzucił twierdzenie szefa brytyjskiego kontrwywiadu, uznając je za bezpodstawne. Andrew Parker poinformował także, że w związku z narastającym zagrożeniem brytyjski kontrwywiad planuje w ciągu następnych 5 lat zwiększyć liczbę oficerów aż o 1000 osób. W Stanach Zjednoczonych cały czas trwa wyścig o fotel prezydenta. Jak wynika z sondażu Ipsos, przewaga Hillary Clinton nad Donaldem Trumpem zmalała do 5%. Tymczasem kampania przybiera coraz bardziej brutalną formę. Amerykański portal Slate opublikował, że serwery organizacji Trumpa komunikowały się z bankiem w Rosji. Sondaż wskazuje, że 44% ankietowanych zamierza zagłosować na Clinton, podczas gdy 39% deklaruje oddanie głosu na Trumpa. W poprzednim badaniu przedstawionym w czwartek przewaga byłej pierwszej damy nad Trumpem wynosiła 6%. Dzień wcześniej jednak ogłoszono, że Federalne Biuro Śledcze wznawia dochodzenie w sprawie używania przez Clinton prywatnego serwera pocztowego, gdy była sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych. Inne sondaże wskazują na jeszcze większe straty w prowadzeniu przez Clinton. Kandydatka demokratów, która jeszcze w piątek mogła się pochwalić przewagą nad swoim republikańskim rywalem na poziomie 4,6%, w poniedziałek wyprzedzała go o zaledwie 2,5%. Z kolei z opublikowanego wczoraj sondażu Washington Post ABC wynikało, że przewaga Clinton nad Trumpem w ciągu tygodnia zmniejszyła się z 12 do zaledwie 1 punktu procentowego. Niewykluczone, że afera mailowa Clinton mogła wpłynąć na deklaracje ankietowanych. Na jaw wychodzą także nowe informacje dotyczące Trumpa. Amerykański portal opublikował artykuł, w którym informuje o regularnej komunikacji serwerów organizacji Donalda Trumpa i rosyjskiego banku Alfa Bank. Na wiadomość błyskawicznie zareagował sztab Hillary Clinton. W wydanym oświadczeniu czytamy, że to może być najbardziej bezpośredni związek Trumpa z Moskwą. I tą informacją kończymy to wydanie. Więcej już o godzinie 12. Zapraszam. Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią i wschodnią częścią Europy wyże z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar będzie pod wpływem niskiego ciśnienia. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie niż przemieszczający się z nad Bałtyku nad Litwę. Do kraju napłynie wilgotna masa powietrza. Dziś pochmurno i deszczowo, jedynie na południu kontynentu trochę więcej słońca. Najchłodniejszą europejską stolicą jest Moskwa. Tam minus 3 stopnie Celsjusza i opady śniegu. Najcieplej w Rzymie i w Madrycie 21 stopni. I zerknijmy na mapę Polski. Tutaj bez większych zmian, w dalszym ciągu dużo chmur i opady deszczu. Tylko gdzieniegdzie mogą wystąpić przejaśnienia. Na termometrach od 6 stopni Celsjusza na wschodzie do 8 na zachodzie. Nieco cieplej w Szczecinie, maksymalnie 9 stopni. Powieje silny i porywisty wiatr z zachodu i północy. Ciśnienie wzrośnie i wyniesie 1004 hektopaskale. I zobaczmy prognozę pogody dla poszczególnych regionów.